To był tylko zwykłe zombie. Tutaj jeszcze jedno zwykłe zombie. Wow! Ja go zabiłem? Jesus! To, ile to były? Dwa pociski na niego i go zabiłem? Nie, to był fart. O, w ogóle jest Peter, która właśnie spadła. Wow. Tak, z tamtego szybu wentylacyjnego zombie chętnie spadają, jeżeli tak tutaj stoimy, więc też ostrożnie. Okej, za tymi drzwiami. Tak, sobie napisałem emergency exits only alarm response. Tak, za nimi naciąga ten naprawdę, jak mówię, trudny crescendo event. Naprawdę to jest trudny crescendo event bez żartów tutaj. A na razie jeszcze jest schoda, która będzie pewnie też spadała właśnie stamtąd, z tego szybu wentylacyjnego. No tak trochę szkoda, że tutaj muszę tą całą amunicję zużyć, ale no to jest konieczne. Dobra, więc może już te drzwi otworzę i... No po prostu niech się zacznie, jak mówię, to jest trudny crescendo event. Widzicie, jest alarm i musimy go zatrzymać dopiero wtedy. A to musimy ten alarm wyłączyć dopiero wtedy. Zombie przestaną nas atakować się tam ze wszystkich stron. Jak mówię, to jest kwestia wyłączenia alarmu. W ogóle jest Hunter, którego całe szczęście udało mi się zabić. Jak mówię, na Huntery mam metody opanowane, tam jakieś skuteczne w miarę. Nie, to cały jokeje. Wow, ktoś mnie tu jeszcze dobija z tyłu. Wypadałoby, żebyście byli trochę bliżej, bo na pewno będzie dla mnie wsparciem przy tym crescendo evencie. No widzicie, jest już dużo zombie, tam może ten... Jezu! Myślałem naprawdę, że ten czarny mnie po prostu już, że we mnie wbiegnie. Dobra, ja już sobie przejdę dalej. A teraz może jednak się zmienię broń na kij do krykieta. Teraz muszę sobie przed sobą tą całą drogę od zombie oczyszczać po prostu. Bo jednak, no... Uwierzcie, nawet z taką bronią panną byłoby ciężko tutaj się przebić przez te całe hordy zombie. No szczególnie jak mówię, też bez tej pomocy od swoich kompanów, to jest szczególnie trudne. Okej, to jest miejsce, gdzie ten alarm można wyłączyć. I szczerze, poszło nam to całkiem dobrze, tak z tego co widzę. Naprawdę poszło nam to gładko, w ogóle tak bardzo nie oberwałem. Nic mnie nie powaliło, chociaż ten czarze był naprawdę blisko. Okej, to amunicja, którą sobie uzupełnię. Coś jeszcze jest ciekawego, co tu mamy? No, mamy... O, mamy Combat Rifle, którego od razu pokażę może. Jest snajperka, ale snajperka już w tej grze, w tym let's play już wam ją pokazałem. Więc teraz będzie czas na Combat Rifle. Ok, to wszystko trafione. Ta droga raczej prosta i słyszę jokeja. Ale oni z tymi strzami szaleją. Nie może sobie jest daleko, to nie, oni się muszą oprzeć, że osejmy stąd i tak dalej. Dziwne są te boty. Też się takie jednak wydają takie być bardziej głupie niż te boty, które były w lewcie jedynce. Ale te boty w dwójce są chyba trochę jednak takie mniej dopracowane, albo takie przynajmniej mniej współpracujące. Tak z tego co zaobserwowałem. Okej, stąd to ci chodza. Przynajmniej część tej hordy, bo było tego naprawdę niewiele. Wow! Tak, no też czarze też jest takim zombie, które zawsze jednak, no, powoduje tak na chwilę jednak podniesienie prędkości rytmu serca. Naprawdę te czarze czasami tak znikąd wyskoczy, to naprawdę potrafi czasami człowieka przestraszyć. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Jak już to sobie może naszykuję kij, chociaż nie wiem, bo smokera, załóż, jak o nim nie słyszę. Okej, to był ten smoker, naprawdę jednak głupio, że nas nie zaatakował, tylko tam stał jak głupi. Nie, może go szyba blokowała tam? Jakiś tam kawałek szkła. Okej, teraz może lecimy naprzód, bo przed nami jest ostatni safe house w tym rozdziale. Coś jest wewnątrz? Wewnątrz jest pusto, świetnie. No wchodźcie, wchodźcie, smoker tam się dusi. No, dziękuję. No, przy tym tęku trochę więcej współpracy, ale no i tak ja mam najwięcej obrażeń, które mu, no, że mu zadałem. Myślałem, że mniej mu zadam z taką snajperką, bo tam wcale tych moich strzałów w jego kierunku zbyt dużo nie padło. Ale dobra, jak mówię, nie żebym narzekał. No, 39 zabójstw z bronią Meli.
którą, jak mówię, no, był tutaj kij do krykieta. I tutaj się chętnie wylecę mniej więcej. I hate this apocalypse, that makes me feel real good. Nawet mówi, że o nienawidzę, a potem, że o, czuję się dobrze. Kurde, że weź się z Alice, chłopie, zdecyduj. Dobra, co tu mamy? Mamy M16, mamy Combat Shotgun. Jak przypuszczam, to jest PAS-12, mamy także katabin myśliwski. I tu pokażę wam może M16, nawet ta broń jednak mi się zdaje, że jednak też jest całkiem przydatna w Lefcie 2, tak w porównaniu do Lefta 1. Jak mówię, ten balans broni pomiędzy nimi naprawdę jest świetny w tym lefcie i jak mówię, po prostu gra zachęca gracza, żeby on jednak każdą broń tutaj wypróbował. To jest świetne. Nawet mam taką ochotę wziąć ten karabin szturmowy. To jest świetne. Okej, to może coś jeszcze znajdziemy. Może, nie wiem, jakąś ciekawszą broń miotaną. Tu są jeszcze pilsy, ale chyba wszyscy wszystko mają. Z tego, co tak widzę. Więc jesteśmy raczej w dobrym stanie. Tam nie ma w takim razie już zbyt dużo do zebrania. Więc teraz idziemy do tej windy, w tym oto centrum handlowym. Tak, Alice mówił przez chwilę w tamtym safe house'ie o kimś takim jak Jimmy Gibbs Jr. Tak, to jest jakiś, tak przepraszam, taki kierowca, chyba taki coś... kierowca wyścigów takich na styl NASCAR, coś takiego, bo tam widzicie, stoi jego taki samochód, który odpowiada Dodge'owi Charger. Wow, Charger, co za opinia! A czy opinia. Ironia! Kurczę, nie wiem, skąd mi się nagle takie słowo opinia wzięło, naprawdę. No dobra, winda, musimy ją zamknąć. Tak, i ten samochód! Tego Dodge'a Chargera. My go sobie od Jimmy'ego Gibbsa zapożyczymy. I też wam powiem co do Jimmy Gibbsa, jest to do niego taka ciekawostka, że możemy jego jako zombie w tej kampanii zobaczyć, tak, możemy go tam znaleźć. Jednak jak pamiętam, jest chyba na to szansa 1 na 8 czy coś takiego, z tego co tak się orientuję. I ten zombie chyba, jak pamiętam, ma więcej zdrowia niż takie zwykłe, normalne zombie. No a dobra, teraz się drzwi otworzyły i oto co mamy teraz zrobić. Otóż musimy do tego samochodu wlać 8, znaczy wlać 8 jakby... No, 8 kanistrów z benzyną. Oj, Smoker mnie jednak capnął. Szybciej, szybciej, dziękuję. On się obył bez obrażeń i całe szczęście. A to tu są... O! Jejku, przez chwilę myślałem, że to jest zwykłe zombie, a to patrzę Charger, nagle się nagle okazało, że to jest to zombie całe... Wiecie, takie bardziej umięśnione. Z tamtej perspektywy ten Charger wcale na takiego umieszczonego nie wyglądał, więc tak się trochę myliłem. Tak, to jest taka dobra metoda na takie branie dwóch kanistrów jednocześnie. Kanistry można sobie jednak w nie strzelić i tym wzniecić ogień, jednak od tego ten kanister stracimy i potem trzeba iść po kolejny. Dobra, to, że mnie ten cały Charger zadziwił, że po prostu on tak się wtopił, że po prostu tak przez chwilę wyglądał jak takie zwykłe zombie. Coś jest, tu jest Mołotow i chętnie jednak wezmę Mołotowa zamiast bombę. Bo też oczywiście będzie jakiś atak tanka tutaj, prędzej czy później. Tak, te kanistry tak dosyć tak rzucacie ostrożnie, żebyście nimi nie rzucili w jakieś tam stoisko, czy tam jakieś, nie wiem, jakąś budkę, coś takiego. Bo inaczej, no, do nich tam by się nie dostali, byłyby z tym kłopoty. Więc tak mówię, trochę z tym trochę ostrożności. O tym pamiętajcie. O, Charger! Tam chyba był, tak, to jest Charger. No, całe szczęście go minąłem. Tu coś pusto, okej, tu są kanistry kolejne. I na dół, bo na tym piętrze z tej strony tego centrum handlowego już żadnych kanistrów nie będzie. Okej, skąd leci tank? Bo mam ochotę rzucić mu Mołotowa oczywiście w jego kierunku. O, jest stąd! Znaczy stąd biegnie. No i trafiony, całe szczęście. Wow, 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 wow! Myślałem, że tak ten... Tak jakoś przez tak skoczę, chociaż jednak coś mi nie poszło. Okej, tank już biegnie w naszym kierunku. Wow, jockey! No, tank już leży, całe szczęście. A my bierzemy się za więcej tych nieszczęsnych kanistrów. Tam był boomer. Ty się odsuń. Wow, kurczę, aż od tego wybuchu boomera jeden z tych kanistrów wylądował na tej budce informacyjnej. Naprawdę to jest ciekawa rzecz. Co, że boomer ma taką siłę wybuchu, że aż tak te kanistry lecą? Od tego naprawdę to jest
trochę ciekawy. A teraz szybko lecę potem siódmy kanister, jeżeli koczku się dostanę. Ale nie wiem, czy go dostanę, chyba jednak nie, bo wiecie, jest to co na tym stoisku, na tej budce i stąd jednak no nie ma jak go dostać, więc muszę iść tymi drugimi schodami, które się znajdują tutaj. Okej, tu się dostaniemy na drugie piętro. Tu jeszcze będzie trochę kanistrów do zrzucenia na dół. Może jeszcze się znajdzie tam parę broni miotanych, no jest, są swoje. Weź swój, dziękuję. Tu się dobijają z tego co widzę, więc już wypadałoby się ich pozbyć, żeby nie było kłopotów. A tam był smoker w ogóle, więc fajnie, że tam jednak go się pozbyłem. Okej, jak to jest rzucone? O, świetnie jest rzucone, okej. A, to było w ogóle nietrafione, ale trudno, bo ja już skaczę na dół. No dobra, szybko to wlewamy. Szybciutko. Zanim znów będzie horda albo tank. No dobra, ostatni kanister i oto co się dzieje. Ta taka krótka jakby scenka, jak oni wszyscy tym dodżem uciekają. Że jakoś to mnie trochę tak się jednak tak trochę po sobie niesmak pozostawia. Po prostu nie pokazuje w tym momencie gra, na przykład nie wiem, czegoś takiego, że no, że przed tym uciekliśmy, że jak, na przykład nie, jakie tam zombie były w tym centrum handlowym, z którymi uciekliśmy, na przykład nie wiem, jakieś tam specjalne zombie szczególnie. No ale dobra, mamy statystyki, no było się bez ani jednej śmierci, z czego się oczywiście cieszę. No szczególnie przy tym momencie, jak mówię, tym momencie z alarmem w rozdziale trzecim, on jest szczególnie, jak mówię, trudny. No i jak tam? Melikisów 122, Hunterów 7, Boomerów 4, Smokerów 3 ubitych, Chargerów 7. Tak, Smoker to mi się zdaje, że tak zawsze Smokerów w lefcie dwójce się mało pojawia. Chargerów 7, Jokerów 6, Spiterów 7. Na mnie obrażeń, na więcej zabitych, zwykłych zombie. No, 4 Friendly Fire, tak bym powiedział przeciętnie jak dla mnie. 4 Friendly Fire jak dla mnie. Okej, 15 ochrony, całkiem dużo, tak z tego co się orientuję. Celność, no taka, no niby średnia, ale dla mnie raczej typowa, bym powiedział takie 24%. Chociaż też się tak czasami zdarza, że tak, tam z tą celnością się wysunę tam nawet ponad 4000, a czy 40%! O to mi chodziło, że tam ponad 60% celności mogę mieć czasami. No i tam ponad 1500 zombie zostało podczas tej całej kampanii zabitych. A więc kampania Dead Center już jest zakończona sukcesem, zakończona pomyślnie. A więc tyle jeśli chodzi o 10 Let's Play. Następnym razem w tym Let's Playu przejdziemy kampanię The Passing. Ta kampania, z góry wam powiem, będzie się ona składała z trzech rozdziałów, więc ona będzie krótsza raczej od tej, którą teraz przeszliśmy. Ale jednak, tak szczerze powiem, ona będzie taka trochę, bym powiedział, trudniejsza. Nie jest zła oczywiście, ale po prostu jest trudniejsza, tak w niektórych chwilach. Więc, no tyle co do zapowiedzi. Po prostu jak mówię, następnym razem w tym Let's Playu przejdziemy kampanię The Passing. Na dzisiaj wszystko, dziękuję za uwagę. CDDZO, na razie, cześć!